Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hubert Rocikowski. Będę miał przyjemność moderować dzisiejszy webinar, który tak jak tytuł prezentował, będziemy chcieli pokazać rozwiązania, które w przedsiębiorstwie mogą generować nawet do 60% oszczędności na energii elektrycznej. Myślę, że w dobie dzisiejszych czasów, gdzie te dzisiejsze czasy są troszeczkę niepewne, wszystko idzie do góry, inflacja szaleje, kredyty rosną, wszystko rośnie. Myślę, że ta wiedza pokazująca i rozwiązania, które mamy dla Was przygotowane, będą bardzo pomocne w tym, aby w dzisiejszych czasach, w dobie tego kryzysu, który obecnie jest i ten, który jest również też przed nami, się uchronić i dać sobie szansę na to, aby zaoszczędzić dość sporo gotówki. Mamy dla Was przygotowanych dwóch prelegentów z dwoma bardzo fajnymi rozwiązaniami na temat właśnie oszczędności energii elektrycznej. Tak jak powiedziałem, materiał jest nagrywany. Mamy w rejestracji, zostawiliście do siebie maile, tak więc będzie po zakończonym webinarze, najpóźniej w dniu jutrzejszym, wysłany do Was mailing z linkiem do tego, aby móc powtórzyć sobie ten materiał, móc do niego wracać. Nie przedłużając, chciałbym powitać pierwszego z prelegentów, Piotra Zalewskiego, który przedstawi ideę kogeneracji, pokaże, w jaki sposób to rozwiązanie może przyczynić się do tego, że właśnie tego typu oszczędności, o których wcześniej wspomniałem, będą możliwe w przedsiębiorstwie. Tak więc oddaję głos już Piotrowi. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że się tutaj zapisaliście Państwo. Postaram się przybliżyć koncepcję kogeneracji. Najprościej tak, jak to się da. Ja zajmuję się kogeneracją praktycznie od zawsze. Wiele lat zajmowałem się nią w Niemczech. Zajmuję się również w Polsce. Jestem przedstawicielem największego producenta w Europie układów mikrokogeneracyjnych w swojej klasie. Są to najczęściej kupowane urządzenia w Europie. Kogeneracja, najprościej mówiąc, jest to współwytwarzanie energii. Raz się spala paliwo i dzięki temu uzyskuje się, dzięki odpowiedniemu urządzeniu, uzyskuje się dwa rodzaje energii: energię elektryczną i energię cieplną. Tym najczęściej spalanym paliwem jest gaz. Gaz nie cieszy się obecnie dobrą sławą, ale jeśli ktoś już spala gaz, to dobrze, gdyby przy okazji spalania tego gazu wytwarzał energię elektryczną. Kogeneracja zużywa co do zasady niższy, gorszy, mniej przetworzony rodzaj energii, przetwarza go tę energię na bardziej szlachetną energię, w tym przypadku na ciepło i na energię elektryczną. Ta energia elektryczna jest tym najbardziej szlachetnym, najbardziej pożądanym i przez nas obecnie i no ciągle drożejącym jeszcze bardziej niż gaz medium. I kogeneracja odpowiada częściowo właśnie na te problemy, jak przy okazji ogrzewania obiektów można zaoszczędzić znaczącą ilość środków. Oczywiście u każdego wyjdzie taka kalkulacja trochę inaczej, ale można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że kogeneracja sama jako taka co do zasady z grubsza pozwoli na zaoszczędzenie około 40% kosztów na energii. Oczywiście oprócz kogeneracji wchodząc firma zawsze jest w stanie zaproponować coś więcej i sumarycznie często da rady więcej zaoszczędzić niż tylko 40%. Kogeneracja w zasadzie niewiele się różni od innych systemów wytwarzania energii, ale taką zasadniczą różnicą w stosunku do elektrowni tradycyjnej, gdzie jest duża elektrownia i ten prąd płynie do nas, a ciepło wytwarzamy sobie sami
w lokalnych źródłach, czy to kotioł gazowy, czy bierzemy ciepło systemowe w dużym mieście, to w elektrowni trzeba zrzucić 66% ciepła do otoczenia i to ciepło jest stracone bezpowrotnie. Marka, którą reprezentuję w Polsce, jest to marka DAX, robi to inaczej. Układ składa się zasadniczo z silnika i z generatora, to są najważniejsze części. Silnik wytwarza ciepło, a generator wytwarza prąd. Ten silnik napędza ten generator bez żadnych pasków, bezpośrednio przekładniami zębatymi, no i wykazuje znaczną trwałość. Tutaj troszeczkę tak humorystycznie pokazujemy, zamiast zrzucać w ten stary sposób energię cieplną do otoczenia, możemy ją zagospodarować w miejscu wytwarzania i wówczas jesteśmy w stanie zaoszczędzić 66% energii pierwotnej zawartej w paliwie. Firma, którą reprezentuję, to już ponad 31 lat marki DAX. Firma powstała troszeczkę później, ale samo urządzenie było produkowane przez bardzo dużego producenta w Niemczech, który ma sprzedaż 36 miliardów euro, nie przejęzyczyłem się, 36 miliardów euro rocznie i on założył firmę, córkę, która obecnie produkuje to urządzenie. Urządzenie to odznacza się najwyższą ze znanych mi wszystkich urządzeń trwałością i możemy dać oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem gwarancję na wszystko i na zawsze, ponieważ jest to urządzenie z najwyższej półki. Producent, jak tutaj Państwo widzicie, należy do większej grupy BDR Thermea. Jest to grupa troszeczkę wyższa, większa niż Wisman, co pokazuję tutaj na tym wykresie. I tutaj na tym wykresie widzimy, ile rynku europejskiego należy do producenta, którego reprezentuje w Polsce, do firmy Zenertek. Wszyscy inni pozostali, którzy produkują mikrokogeneratory, mają pozostałą ilość. Mikrokogenerator to jest zasadniczo urządzenie o małej mocy, o tym za chwilę będzie więcej. No i tutaj z kolei troszkę inny wykres, żeby pokazać, ile tych urządzeń pracuje i na tym wykresie to, co pokazuję tutaj, jest bardzo ważne to, bo pomimo, że około 40 tysięcy urządzeń zostało wyprodukowanych, to około 35 tysięcy ich pracuje, czyli one mają bardzo dużą wartość rezydualną i koncepcja tych urządzeń polega na tym, że one mają chodzić jak najdłużej. Ja sam widziałem w Niemczech urządzenia chodzące 30 lat. Systematycznie serwisowane, potrafią, oczywiście jak się wydarzy jakaś awaria, naprawiane, potrafią służyć naprawdę całe życie. Tu jest pokazane troszeczkę, jak to wygląda na tle konkurencji, jakie można dostać oferty od innych producentów na rynku, tych pomniejszych, którzy tam mają ten pozostały ułamek rynku. No i jest pokazane, że to, co dla DAX-a jest osiągalne bez problemu, dla innych no niestety często się kończy remontem silnika. W związku z tym, co oczywiście nie świadczy o tym, że to jest wada, ale to może wskazywać na to, że koszty eksploatacji mogą być większe. Uważamy w tych trudnych czasach, szczególnie jest widać ten trend, że przyszłość energetyki to rozproszone źródła. Dzisiaj wszyscy myślą o tym, jak zabezpieczyć się na wypadek wyłączeń i taką odpowiedzią jest odpowiedź na takie pytanie jest bardzo prosta. No, co jest łatwiej złamać? Wiązkę gałęzi czy jeden gruby patyk? Wiele koncepcji idzie w tym kierunku, żeby robić rozproszone systemy, bo takie systemy, nawet jak wypadnie jedna jednostka wytwórcza ze systemu, nie powodują kolapsu, nie powodują załamania się całego systemu. Oczywiście my mamy system taki, że nie daj Boże jedna elektrownia duża się wyłączy i wtedy wszystko pada.
ale coraz bardziej idziemy w kierunku naśladowania pewnych trendów. Oczywiście nie wszystkie naśladujemy i to bardzo dobrze. Ja się też z tego bardzo cieszę, bo tych złych rzeczy, które przychodzą z Niemiec, nie powinniśmy naśladować. Ja akurat jestem jednym z największych krytyków tego tak zwanego nowego zielonego ładu, ale te rzeczy, które są dobre, które możemy wziąć dla nas, powinniśmy robić i powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że przyszłość energetyki to są systemy rozproszone i jeśli będziemy chcieli od tego odchodzić, no to jest takie strzelenie sobie troszkę w stopę. Urządzenia kogeneracyjne można zastosować wszędzie tam, gdzie zużywamy odpowiednią ilość ciepła i prądu, bo urządzenie działa w ten sposób, że jeśli mam odbiór ciepła, to wówczas mogę wytwarzać prąd. I to są szpitale, sanatoria, szkoły, ośrodki sportu, firmy prywatne. My osobiście dostajemy mnóstwo zapytań i tych zapytań jest w ciągu ostatnich 2 miesięcy o wiele więcej niż w ciągu ostatnich 2 lat i rzeczywiście to zainteresowanie bardzo rośnie i też producent produkuje więcej urządzeń niż produkował dotychczas. Można używać urządzenia tam i generować oszczędności jakby zużywając paliwo raz wszędzie, gdzie potrzebujemy ciepła. I wówczas prąd produkujemy sami na własne potrzeby, a brakujący prąd i brakujące ciepło możemy albo ciepło wytworzyć w kociołku, a prąd pobrać z sieci. Tu takie podsumowanie tego, co mówię, bo to łatwo jest wtedy zapamiętać, że przykładowy mikrokogenerator jest przede wszystkim solidnym kotłem grzewczym. Jest to o tyle istotne, że on działa wtedy, zawsze wtedy, gdy wytwarzam ciepło. On potrafi generować zielony odpadowy prąd i jest to też bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo w zeszłym tygodniu podziała się bardzo interesująca sprawa, że na forum Unii Europejskiej zaakceptowano na wniosek Polski między innymi, że gaz ziemny będzie traktowany jako zielone paliwo. Tutaj na tym schemacie widzimy, jak dobiera się kogeneratory, że nie powinno ich się przewymiarować po to, żeby nie przepłacać za kogenerator i jest zawsze taka granica, gdzie już nie warto wstawiać kogeneratora i tutaj w górnej części widzimy zapotrzebowanie na ciepło i na czerwono widzimy taką część ciepła w roku, którą powinien pokryć kocioł albo ciepło systemowe powinno pokryć to zapotrzebowanie. Natomiast tam, gdzie jeszcze pół roku kogenerator chodzi, ten kogenerator numer 2, to znaczy, że jeszcze można znaleźć sens ekonomiczny, a okres zwrotu jest akceptowalny. Natomiast idealna sytuacja jest taka, gdyby kogenerator chodził 24 na dobę, czyli cały czas byłoby odbierane ciepło, na przykład ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Na dole natomiast widzimy schemat, jak to rozkłada się w ciągu doby zapotrzebowanie na prąd. Zwykle jest to takie zapotrzebowanie w obiekcie i to są już spore obiekty, do tego jeszcze wrócimy. Że no po prostu nie da rady pokryć całego zapotrzebowania, bo gdybyśmy chcieli pokryć całe zapotrzebowanie, to widzimy, że tu amplituda na górze jest taka, że musiałoby być 5 tych kogeneratorów, a wtedy rosną nam koszty instalacji. No i oczywiście kociołek grzewczy, który generuje zielony prąd i redukuje substancje toksyczne. Zastosowanie kogeneratora pozwala wykazać efekt ekologiczny. On jest bardzo zbliżony do źródeł OZE. Współczynnik nakładów, jeśli są wśród nas tacy, którzy wiedzą, czym jest współczynnik nakładów energii pierwotnej, no to on ma poniżej 0,5. No i najważniejsza dla nas rzecz, zmniejsza koszty zakupu energii globalnie, łącznie, za ciepło i za prąd. Zwiększa wartość nieruchomości. Jeśli zakupię drogi kogenerator, ale będę mógł wytwarzać dzięki niemu swój własny prąd z ciepła, przy okazji produkcji ciepła, które produkuję, to wówczas zwiększam wartość nieruchomości i mogę odłożyć pieniądze na przyszłość. W Niemczech jest taki trend, że kupuje się DAX-a i większość Niemców kogenerator nazywa DAX. Jest to tak silna marka, że większość mówi, zamiast kupię kogenerator, to kupię DAX, bo jest to niejako synonim w Niemczech
kogeneratora. Oczywiście to w tym segmencie mikrokogeneratorów. I tam jest taki trend, że jeśli kupię sobie kogenerator, to on mi pracuje, wypracowuje jakby trzecią rentę. Jest dwie osoby, one ogrzewają swój obiekt, a kogenerator zarabia im tyle, że mają trzecią rentę. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą chciałem Państwu przekazać, że jeśli ja kupuję codziennie prąd i kupuję codziennie gaz, to tak naprawdę buduję majątek poprzez te swoje urządzenia, które mam, czyli przyłącze elektryczne i swój kociołek gazowy, to buduję majątek spółki energetycznej. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest dobre dla naszego wspólnego dobra, bo ten system, jaki mamy, odziedziczyliśmy i on jest taki, jaki mamy, ale być może, jeśli stać mnie na to, żeby swoją własną instalację wytwórczą zainwestować, to powinienem rozważyć, jak szybko ja mogę zbudować swój własny majątek w tej swojej niszy, gdzie się zajmuję energetyką, bo zawsze będę potrzebował prąd, zawsze będę potrzebował ciepło, zawsze będę to zużywał. Jak dzięki temu mogę zbudować swój majątek? I wtedy trzeba porównać jakiś dłuższy okres czasu, policzyć, ile wydaję na ciepło, ile wydaję na prąd i czy to mi się zwróci. I tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy, że kogenerator DAX takiej wielkości, który jest wielkości pralki troszkę większej, on potrafi wytworzyć prawie 50 MWh prądu rocznie, a to oznacza, że obiekt, do którego się nadaje, to najczęściej jest taki obiekt, który zużywa około energii za około 100 tysięcy złotych rocznie. To jest dla Państwa taki wskaźnik, czy dla mnie jest kogenerator DAX potrzebny do czegoś, do tego, żeby oszczędzać, czy może do czegoś innego. Jeśli oczywiście chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to jest sytuacja inna, bo ja chcę mieć jakiś bezpieczny system, ale jeśli ja chcę generować nadwyżki, to powinienem to robić w obiekcie, który co do zasady zużywa około 100 tysięcy złotych. To nie jest mało, bo to już są zakłady spore, to jest spora piekarnia, to jest basen średniej wielkości, także to trzeba wziąć pod uwagę. No i to tak znowu troszeczkę humorystycznie dla Państwa staram się to przedstawić, żeby zapamiętać. Prąd możecie Państwo sobie podarować. Jeśli wytwarzacie ciepło i macie urządzenie, które potrafi dzięki wytwarzaniu ciepła wygenerować prąd, to możecie go sobie podarować. I tu jest pokazany przykład, jak przez 12 lat chodzi DAX w jednym hotelu, który zużywa 40 MWh energii rocznie. Gdy on zużywa 40 MWh rocznie energii, to jest mniej więcej tyle, co DAX produkuje. On potrafi wyprodukować troszkę więcej, ten najmniejszy DAX. Na naszej stronie www.dax.pl możecie Państwo znaleźć też większy kogenerator do większych obiektów niż taki hotel. To jest kogenerator, ten najmniejszy do takiego hotelu, który ma około 40-50 pokoi i wówczas tam jest dosyć szybki okres zwrotu. I tutaj na wykresie pokazujemy, że hotel, który by kupował tylko prąd i budował w ten sposób no, majątek, powiedzmy, nie chcę, no, firm energetycznych ogólnie rzecz biorąc, co też jest dobre, ale ja bym wolał, żebyście Państwo i my wszyscy myśleli o nas samych bardziej, bo skoro niekoniecznie te firmy nie zawsze o nas myślą, no to może to jest dobry moment, żeby pomyśleć, czy nie spróbować zacząć wytwarzać prąd samemu. I proszę zobaczyć, jak wygląda ten u posiadacza DAX-a, ten bilans. To on się bardzo dobrze, bardzo koresponduje z tym, co za chwilkę zobaczymy, bo tutaj mamy porównanie DAX-a przy innych systemach. Jeśli byśmy zastosowali pompę ciepła z fotowoltaiką, ja jestem zwolennikiem pomp ciepła i fotowoltaiki, chociażby dlatego, że dzisiaj kilowatogodzina energii chemicznej w węglu kosztuje 50 groszy, a u Państwa w bloku dla osób fizycznych, nie dla przedsiębiorców, 33 grosze ta energia z gazu, więc jest tańsza energia z gazu, a w dodatku energia z węgla, jeszcze tam trzeba liczyć większe straty w kotle węglowym niż w kotle gazowym, bo tak po prostu taka jest specyfika działania takich urządzeń.
Proszę zobaczyć, jeśli wydamy 230 tysięcy złotych plus VAT na urządzenie z całą instalacją, kotłownią, wszystkimi systemami, które są potrzebne, żeby uruchomić kogenerator, jeśli wydamy taką samą kwotę 230 tysięcy plus VAT na pompę ciepła i fotowoltaikę, to po 10 latach, nie licząc kosztów amortyzacji, wszystkich innych kosztów z tym związanych, tylko same koszty operacyjne, nadwyżka finansowa, te zaoszczędzone koszty, to z DAX-a mamy 270 tysięcy już po spłaceniu wszystkiego. Oczywiście jest to przykład wyliczony na konkretnych przykładach, na konkretnych wartościach jednego z przedsiębiorców. A z fotowoltaiki mamy tutaj 42 tysiące. Jak ktoś będzie zainteresowany, to chętnie pokażę, jak to zostało wyliczone, żeby to mógł sobie zweryfikować samodzielnie. Jak to może wyglądać na fakturze? Tutaj akurat wybrałem przykład z jednego miesiąca, gdzie wypadły najlepsze wyniki. Tutaj widać, że 0 kWh kupił przedsiębiorca z sieci, bo po prostu DAX wytworzył tyle, że więcej nie kupował, ze strażnikiem mocy. Jest to taki projekt pilotażowy, faktura z 2013 roku, robiona tutaj przez producenta swojego czasu. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Jeśli ktoś będzie chciał więcej, to też powiem na ten temat. A tutaj z kolei kolejny przykład pod Toruniem, przedsiębiorca, który ma 3,5 tysiąca metrów kwadratowych halę produkcyjną, zatrudnia tam kilkadziesiąt osób i zanim rozpoczęliśmy modernizację energetyczną, zużywał energii cieplnej z gazu. To nieistotne w tym momencie z jakiego paliwa, ale z energii cieplnej zużywał łącznie i prądu za kwotę 244 tysiące. I ponieważ my już rozpoczęliśmy tą całą modernizację w czasie, gdy doszło do bardzo dużych zwyżek energii, to suma summarum na dzień dzisiejszy, i proszę zobaczyć, w jaki sposób kalkulujemy i myślimy o takich procesach, to na dzień dzisiejszy, gdyby nie miał modernizacji, płaciłby 351 360 zł, a po naszej modernizacji jeszcze jeden miesiąc brakuje do pełnego wyniku, ale tutaj symulujemy pewne wartości, poza tym mamy lato, więc nie będzie dużego zużycia gazu, to zapłaci 300 960 zł, czyli suma summarum zapłaci więcej, ale gdyby nie miał modernizacji, to by zapłacił jeszcze więcej o 50 400. Później Państwo, jak otrzymacie film, będziecie mogli to prześledzić. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć tą instalację u tego przedsiębiorcy, to uzyskałem zgodę pod Toruniem. Można zobaczyć ją w każdej chwili, jak ta instalacja funkcjonuje, żeby się też pochwalił fakturami, obniżkami i opowiedział sam o tym. A tutaj tak na koniec chciałem Państwu powiedzieć, żebyście analizowali sami, co się dzieje na rynku, bo wiele różnych informacji słyszymy odnośnie gazu, odnośnie tego, raz jest to lepsze, raz jest to lepsze, ale ja pokazałem Wam trend na przestrzeni kilkudziesięciu lat, jaki jest, że te paliwa, które są mniej przetworzone, czyli mniej szlachetne, jak się je przetworzy na prąd, to coraz bardziej oddala się od tych, rośnie w górę przepaść pomiędzy nieprzetworzonymi rodzajami energii a prądem. Teraz wyobraźmy sobie, że wszystko przechodzi do tak zwanego monizmu energetycznego, czyli idzie w kierunku, żeby zastępować inne nośniki energii prądem, bo taka jest specyfika OZE. I te procesy, wojna na Ukrainie niestety powodują to, że to będzie przyspieszać, a w związku z tym, jeśli będzie większy popyt na energię elektryczną, to i to już obserwujemy, to wówczas prawdopodobnie będzie trudno uniknąć dalszego rozjeżdżania się tych kosztów energii elektrycznej, czyli energii tej w najszlachetniejszej formie, od tych nieprzetworzonych. To tyle z mojej strony. Ja czekam na Państwa pytania. Chętnie odpowiem, jeśli tutaj moderator pozwoli. Na ten moment dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa, żeby zgłębiać ten temat, pytać o kogenerację, żebyście zastanowili się, czy są też inne sposoby oprócz fotowoltaiki, bo skoro już i tak wytwarzacie ciepło, to możecie prąd sobie podarować. Bardzo często, bardzo dużą część tego prądu
To zależy niestety zawsze od obiektu, który Państwo macie. I tutaj jest rola audytorów energetycznych, żeby bardzo dobrze uchwycić, w którym miejscu i u kogo da taki efekt, że ta osoba będzie zadowolona z tego, że powie: OK, to jest dla mnie akceptowalny okres zwrotu i to dla mnie, jak już się zwróci, to pracuje rzeczywiście na tą moją emeryturę. Dziękuję Państwu bardzo i przechodzę na nasłuch. Dziękuję Piotrze za Twoją prezentację. No myślę, że temat, który przedstawił Piotr, jest fascynujący, ponieważ to pokazuje, jaki ten ostatni slajd szczególnie, w jakim kierunku będą szły na następne lata i ten rozstrzał między chociażby właśnie prądem a gazem i ropą, który jest tutaj, będzie o wiele większy, tak więc tutaj możemy przy jednym tylko urządzeniu dać sobie właśnie, tak jak Piotr mówił, w prezencie prąd. Także teraz myślę, że na bieżąco, na koniec, czy macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego, co zostało powiedziane, tego, co usłyszeliście, jeżeli macie jakieś kwestie, które Was nurtują i chcecie teraz zadać, żeby później nie zapomnieć, to jest właśnie ten czas, aby zadać to pytanie. Także jeżeli macie ochotę, chcecie zadać bezpośrednio Piotrowi pytanie, to... Ja bardzo o to proszę i proszę o trudne pytania. Naprawdę jest to okazja, powiem jak jest, jeśli ktoś chce. Mamy osobę, która pisze, tak więc zapraszam do zadawania pytań. Może czekając na pytania, jeśli mógłbym wtrącić jedną rzecz, może to będzie dla Państwa interesujące, proszę zobaczyć, ja tu skończyłem na 2014 roku i specjalnie skończyłem na tym 2014 roku, bo jeszcze niedawno mieliśmy bardzo podobne ceny za te nośniki energii, a teraz to się rozjechało prawie trzykrotnie i ten wykres, ten rozdziew tutaj pomiędzy ceną prądu a ceną nawet gazu, gdy mamy dzisiaj nawet dla przedsiębiorców tą wysoką cenę gazu, byłby jeszcze większy. Ale tu po prostu na wykresie mamy 30 parę groszy, prawda, za prąd. Jeszcze niedawno płaciliśmy, pamiętamy w zeszłym roku takie ceny, odpowiednio mniej płaciliśmy za gaz i za olej napędowy, a teraz to radykalnie się rozjechało. Po prostu takie mamy zafundowane warunki i na te warunki ciężko nam jest wpłynąć. Możemy się dostosować, tylko no, uzyskać jakąś przewagę dzięki technice. Jeśli wytwarzam i już i tak spalam gaz, to naprawdę spalanie tego gazu już teraz drogiego, tylko żeby go spalać, no to każdy musi sobie odpowiedzieć, czy nie szukać rozwiązań, żeby na tym zarobić. Okej, okay, mamy jedno pytanie. 100 tysięcy złotych to wartość rocznego kosztu piekarni czy miesięcznie? Rocznie. Oczywiście mówimy o urządzeniach najmniejszych. Mamy jeszcze jedno urządzenie mniejsze niż które tu zaprezentowałem i ono jest do domków takich, który ma gdzieś 1000 metrów komfortowy domek i basen. Urządzenie, które generuje w sposób ciągły, gdy pracuje 3 kW mocy. Wtedy, gdy pracuje, jeśli on będzie pracował 6000 godzin w roku, to wtedy ten okres zwrotu jest taki około 6 lat. To urządzenie, które zaprezentowałem, to już u przedsiębiorców przy dzisiejszych cenach, to już się waha między 4 a 5 lat. A największe urządzenie, które Państwo znajdziecie na naszej stronie, to mamy już klientów, gdzie mają okres zwrotu poniżej 2 lat. I to naprawdę dobrze wygląda. To jest dla tych, których interesuje, bo tego nie powiedziałem, może jak tu się przedstawia, prosty okres zwrotu na tych urządzeniach. Okej, okay, myślę, że jeszcze jedno pytanie i jeżeli będą następne, to po części Dominika. Czy duże firmy, tutaj mamy 20-40 tysięcy metrów kwadratowych produkcyjne? Jak najbardziej, mamy urządzenia też większe i urządzenia te pracują też w kaskadzie, czyli można dostawiać. Czyli na przykład latem pracuje mniej urządzeń i na mniejszej mocy, one dodatkowo modulują,
a zimą jesteśmy w stanie zrobić taki układ, żeby on współpracował z istniejącym układem wytwarzania ciepła albo zaopatrywania w ciepło i jak najbardziej, no to właśnie tam przy takich dużych zakładach, przy dzisiejszych kosztach te okresy zwrotu będą znacznie szybsze niż gdy jest zakład mniejszy. Okej, jeżeli będą jeszcze pytania do Piotra, to oczywiście zapraszam do zadawania po drugiej części. Jeżeli też również jesteście zainteresowani szczegółami, to za chwilę, to po drugiej części wkleję link w komentarzu odnośnie formularza, gdzie będziecie mogli zostawić swoje zgłoszenie i chęć w tym, abyśmy mogli Wam przedstawić jeszcze więcej szczegółów. Przejdźmy teraz do drugiej części, do tematu doradztwa energetycznego, który zgłębi i przekaże Państwu Dominik Gogułka. Myślę, że to będzie właśnie takie również dopełnienie tematu Piotra i taki fajny zbiór dwóch rzeczy, dzięki którym będziecie mogli naprawdę bardzo fajnie zoptymalizować swoje koszty energii elektrycznej. Dominiku, oddaję Ci głos. Dziękuję. Dzień dobry, Dominik Gogułka z tej strony. Tak jak zostałem przedstawiony, ja współpracuję z Adamem Dziurnym, którego dzisiaj tutaj nie ma, niestety. Tutaj jeszcze padło pytanie, zanim zacznę prezentację, o ceny gazu na TGE. Faktycznie te ceny wystrzeliły do góry i fajnie tutaj się nam uzupełnia właśnie ta kogeneracja z doradztwem energetycznym i na przykład z blokowaniem stawek, które mogą nam te wzrosty cen zatrzymać. Ale to już w dalszej kwestii, może zaczniemy. Tak jak mówiłem, Adam Dziurny i Dominik Gogułka. Mamy spore doświadczenie, jeśli chodzi o doradztwo energetyczne, ale wywodzimy się troszeczkę z innych branż. Także nasze doświadczenie jest dość szerokie. Czym się zajmujemy? Przede wszystkim wykonujemy audyty dystrybucyjne, ponieważ jeśli chodzi o dystrybucję, to często tam są popełnione błędy, które można wyeliminować, a które ludzie mają na fakturach przez bardzo długi okres lat. Rekordzista miał przez 10 lat, płacił kolosalne pieniądze, których nie powinien płacić. To będzie dalej pokazane w prezentacji. DSR-y to jest taki produkt, na którym można zarobić, też o tym będę mówił. Oczywiście blokada stawki to dosyć popularne, pewnie Państwo już się spotkali z tym produktem. Podobna rzecz spot, czyli zakup energii na giełdzie. No i dodatkowo oferujemy kompleksową usługę, zamieniamy się tak naprawdę w doradców energetycznych, takich zewnętrznych pracowników, którzy załatwiają za Państwa wszystkie sprawy, jeśli chodzi właśnie o ten rynek energetyczny. Czym jest audyt dystrybucyjny? Na rachunku elektrycznym powinniśmy mieć 7 podstawowych parametrów i odpowiednio dobrane te parametry, czyli wartości. I tutaj z tym jest, tak jak mówiłem, bardzo różnie. I co też za chwilę pokażę. Tutaj mamy rachunek elektryczny. Mamy dwie wartości, jak Państwo widzą, 1400 w lewym górnym rogu i 473 przy tej drugiej czarnej plamie. To jest rachunek elektryczny jednego z naszych klientów i w czerwonej ramce widzimy rozliczenie tego parametru. Przez 10 lat klient płacił ze źle dobranymi parametrami, co, tak jak możemy tutaj zobaczyć, w skali miesiąca kosztowało go 7 tysięcy ponad, 7,5 tysiąca. W skali roku 89,5 tysiąca i przez 10 lat, kiedy nie miał nic robione z rachunkami, nic tam nie było zmieniane, to jest kwota 894 tysiące, więc nawet takie kwoty wchodzą w grę, jeżeli ktoś się tym tematem nie interesuje, nie miał robionego nigdy audytu i nie dbał o to po prostu. Drugą kwestią to jest zabezpieczenie cen. Bardzo popularna teraz rzecz na rynku. My reprezentujemy firmę, która wykupuje wolumen dla swoich klientów zaraz po podpisaniu umowy, przez co gwarantuje stawkę przez cały okres trwania kontraktu. W 2018 roku na rynku właśnie blokowania cen wiele firm upadło, ponieważ miało złą politykę zakupową.
wykupywało co kwartał, co pół roku. My tego unikamy, żeby właśnie zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla naszych klientów. I tutaj wspomniana już TGE, czyli Towarowa Giełda Energii. To są szacunki naszych ekspertów z początku roku, czyli mamy pół roku. I proszę zobaczyć, jak te stawki się nie zgadzają. Na koniec 2022 roku szacowano, że cena energii zdrożeje do poziomu 1576 zł za megawattogodzinę. A dzisiaj, tak jak tutaj już jeden z uczestników na forum, na czacie napisał, szacuje się, że jest to 1700, a mamy dopiero połowę roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oficjalnie powiedział, że do końca roku cena może wzrosnąć nawet 70%, więc już będzie powyżej 2 zł, a kolejna podwyżka na początku przyszłego roku już jest planowana, że tak powiem. Więc te blokady stawki pozwalają nam utrzymać cenę na jednym poziomie aż do końca 2027 roku, co przynosi w firmach kolosalne oszczędności w skali całego kontraktu. Było też pytanie o Towarową Giełdę Energii. Mamy tutaj właśnie wykres, ten base roczny, czyli widzimy w skali roku, jak to się szacowało. Mamy na początku wykresu maj i proszę porównać sobie, jak teraz ta cena poszła do góry, tak? Przez parę miesięcy to jest znaczny skok i ten pik cały czas idzie do góry z małymi tam przerwami, kiedy trochę spada, a zaraz się znowu odbija. I żeby pokazać to na przykładach, mamy klienta, którego zablokowaliśmy mu cenę energii elektrycznej na poziomie 710 zł za megawattogodzinę. Widzimy datę 24.11.2021, czyli pod koniec zeszłego roku. I kolejny klient już całkiem niedawno, bo w tym roku, i już jest cena 1455 z blokadą stawki. Także oszczędności dosyć znaczne przy kilku miesiącach tylko, tak? Po kilku miesiącach blokady stawki możemy sobie zobaczyć, jak te ceny wzrastają. Tak naprawdę te nasze cenniki się zmieniają po 2-3 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o paliwo gazowe, no to sytuacja jest podobna, choć troszeczkę inaczej to wygląda. W zeszłym roku w czerwcu zaczęło drastycznie drożeć paliwo gazowe, czyli przed sezonem grzewczym, i właściwie co miesiąc była kolejna podwyżka. Pewnie Państwo poczuliście te podwyżki, kto nie miał zablokowanej stawki. I w Wigilię 2021 roku, czyli 24 grudnia, podwyższono cenę na 797 zł za megawattogodzinę, co widzimy tutaj właśnie w tym słupku z 21 rok, grudzień. Teraz cena już oscyluje w granicach, podchodzi pod 1000 zł za megawattogodzinę, więc te ceny idą do góry cały czas. Mamy też wykres pokazany, base roczny, cały czas pik idzie w górę. I znowu faktura, znaczy umowa, na której mamy w blokadzie stawki cenę 450 zł z zeszłego roku, z grudnia, czyli cena w PGNiG pod koniec grudnia była 797 zł, tutaj mamy blokadę na poziomie 450 zł. I już w tym roku kolejna blokada na poziomie ponad 600 zł. Znowu kolosalne oszczędności. I tu mamy wyliczenie, rozliczenie tych dwóch rachunków, jak to wygląda w skali 8 miesięcy. Od listopada do czerwca przy zużyciu 100 MWh oszczędności na blokadzie stawki na tych dwóch rachunkach widzimy 74 tysiące w skali 8 miesięcy. Ale czerwiec, lipiec już mamy 20
5000 oszczędności, ponieważ cena, tak jak ktoś już tutaj pisał na czacie, podchodzi pod 1700 zł. Więc mimo, że cena idzie do góry, to się opłaca, mało tego, trzeba to robić, żeby ograniczyć te koszty, żeby ta cena nam nie lawinowo nie rosła do góry. W gazie sytuacja wygląda podobnie, tylko że w skali 8 miesięcy mieliśmy oszczędności na tych dwóch rachunkach 24 tysiące, ale nawet po tej droższej cenie podpisanej w czerwcu, w lipcu, z samym jednego miesiąca zaoszczędzamy 34 tysiące złotych. Więc te liczby dużo nam tutaj mówią o skali, o jakiej rozmawiamy. Kolejną rzeczą, tak jak pokazywałem na jednym z pierwszych slajdów, jest Demand Side Response, czyli DSR. DSR, w ogóle pomysł na DSR-y pojawił się w 2015 roku w sierpniu, gdy był, może wtedy jeszcze się nie pojawił, ale pokazał nam wrażliwość naszego systemu. Przez kilka tygodni mieliśmy bardzo duże upały w sierpniu 2015 roku i nasz rynek energetyczny się załamał. Mieliśmy przerwy w dostawach prądu i poważny problem. W 2017 roku, w odpowiedzi na ten kryzys, zaczęliśmy budować w Polsce rynek dwutorowy, nie jednotorowy, tylko dwutorowy. I Unia Europejska powiedziała, że Komisja Europejska, że możemy ten rynek mocowy, czyli ten dwutorowy budować, ale musimy go oprzeć na właśnie DSR-ach. Zostało ono zrobione na wzór angielski. Wcześniej, od tego 2017 roku do 2021 roku, płaciło się przedsiębiorcom za to, że w momencie, kiedy będzie spadek naszej energii, to zejdą z produkcji i ograniczą swoje zużycie, żeby zapotrzebowanie było niższe. W 2021 roku została wprowadzona opłata mocowa, która w pełni finansuje rynek mocowy i teraz mogą Państwo zarobić pieniądze tylko za to, że deklarują gotowość do obniżenia produkcji. Praktyczne obniżenie produkcji jest właściwie równe zeru, ponieważ jest szereg innych rzeczy, które polska spółka elektroenergetyczna musi wykorzystać, które liczą się w minutach, a DSR potrzebuje 8 godzin na uruchomienie. I tak naprawdę ludzie, przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w rynku mocowym czynnie, czyli są w tym projekcie DSR, po prostu będą 8 godzin wcześniej wiedzieć, że prawdopodobnie wyłączą nam prąd. Kto może przystąpić do tego? To już dotyczy większych przedsiębiorców, którzy mają moc umowną od 300 kW. I co nam daje DSR? Korzyści. Dostajemy wynagrodzenie za gotowość. Jest to 100 tysięcy złotych w skali roku za ograniczenie 1 MW poboru mocy. Dodatkowo dostajemy poprawę efektywności energetycznej, świadome zarządzanie energią i zarządzanie odchyleniem produkcji. To są takie hasła, które mogą Państwu nic nie mówić, ale chodzi o to, że żeby zmierzyć to zejście z poboru mocy, z poboru prądu, firma instaluje u Państwa odpowiednią aparaturę, która to wszystko mierzy, sprawdza i dzięki temu macie Państwo dostęp do szeregu narzędzi, które możecie wykorzystać do optymalizacji kosztów. Fajnym tu przykładem jest na przykład zarządzanie odchyleniem produkcji, ponieważ żonglując sobie naszym zużyciem, możemy zejść z opłaty mocowej, która jest w zakładach dość znaczna. I fajnie można to wykorzystać, więc generalnie nie to, że zarabiamy na DSR-ach, to mamy jeszcze szereg korzyści, które możemy wykorzystać. I oczywiście mamy dodatkowo jeszcze korzyści wizerunkowe, ponieważ mamy logo Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, którym możemy się posługiwać, możemy zamieścić na swojej stronie, powiesić sobie w zakładzie. Także to już dla tych ludzi, którzy lubią jakieś loga i dyplomy. Tak jak mówiłem, blokadę stawek energii i giełdówkę, czyli ten spot cały, oferujemy z firmy Axpo, ponieważ na dzień dzisiejszy jest ona najbardziej
wiarygodnym przedsiębiorcą. W 2018 roku i teraz w 2021, kiedy firmy wypowiadały umowę, AXPO nie zerwało żadnej umowy, a uważamy, że bezpieczeństwo w energetyce jest najważniejsze. I na dzień dzisiejszy AXPO jest jedynym niezależnym sprzedawcą prądu i gazu w Polsce, który jest w stanie to zapewnić. Na rynku od 1914, więc tak naprawdę od początku elektryfikacji Europy, można powiedzieć. 7,5 miliarda euro kapitału zakładowego, AXPO Polska 240 milionów złotych, więc dosyć duży gracz, który jest wiarygodnym partnerem. Także to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi. Oczywiście w prezentacji jest kontakt do mnie i do kolegi, jeżeli byłyby jakieś pytania lub uwagi, zapraszam do kontaktu. Audyt, który przeprowadzamy tak naprawdę za darmo dla partnerów z PKB. Dodatkowo dobieramy wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mogą pomóc zaoszczędzić lub nawet zarobić, tak jak w przypadku DSR-ów. I uważam, że świetnie to się właśnie łączy z kogeneracją, gdzie sobie blokujemy na przykład cenę za gaz i produkujemy sobie z tego gazu prąd, który cena tego prądu też cały czas będzie rosła do góry, więc z panem Marcinem nie do końca się zgadzam, bo cena prądu teraz bardzo idzie do góry i będziemy po prostu produkować droższy prąd i więcej oszczędzać na prądzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja chciałbym też dla pana Marcina dopowiedzieć. Tak, kogenerator DAX jest przystosowany w ograniczonym wprawdzie zakresie, ale przystosowany jest do spalania wodoru i może spalać 10% wodoru. Czyli jeśli w sieci będzie domieszka wodoru 10%, to DAX jest do tego przystosowany. Okej. Dziękuję Piotrze i Dominiku za prezentację. No, ja nie mam żadnych tutaj, że tak powiem, pytań czy złudzeń, że te obydwa rozwiązania są bardzo potrzebne i wartościowe w obecnych czasach dla każdego przedsiębiorcy. Ja w tym momencie, żeby to nam nie uciekło, wklejam w komentarzu link do prostego formularza. Jeżeli to, co powiedzieliśmy, jeżeli to, co przekazaliśmy poprzez prezentację Piotra i Dominika jest dla was wartościowe, chcecie po prostu dowiedzieć się więcej lub chcecie skorzystać z tych rozwiązań, to kliknijcie w link, wypełnijcie krótki formularz i my jak najszybciej będzie to możliwe. Skontaktujemy się z wami i odpowiemy na wszystkie wasze pytania. A jeżeli macie teraz jakiekolwiek pytania, czy to do Piotra, czy to do Dominika, to obydwaj panowie są do waszej dyspozycji i możecie na bieżąco zadawać pytania i panowie teraz na żywo odpowiedzą na wasze pytania. Tak więc zachęcam do zadawania pytań i do wypełnienia formularza kontaktowego. To, co powiedział też tutaj pan Dominik, bardzo, bardzo fajnie korespondowałaby kogeneracja, gdyby można było przewidzieć w dłuższym okresie ceny gazu. Wówczas ten okres zwrotu byłby jakby pewniejszy, byłoby to określone z większą dokładnością połączenie tych dwóch produktów. Tak mi teraz przychodzi do głowy. Szczerze powiem, nie wchodziłem nigdy w szczegóły DSR, ale teraz ta prezentacja uświadomiła mi, jak fajny to może być produkt w połączeniu z kogeneracją. I tak naprawdę chodzi tutaj w tym wszystkim o kasę, którą ludzie mają, ale nie stosując żadnych rozwiązań, po prostu przepalają ją, zużywając
prąd, zużywając gaz w sposób taki, że po prostu mają zastany jakiś system i nie idą w kierunku, żeby znaleźć oszczędności, a one leżą de facto na ulicy i to naprawdę są niewyobrażalne, więc wręcz pieniądze w gospodarce, które są w ten sposób przepalane, dlatego że ludzie nie mają jakby tej wiedzy i umiejętności, w jaki sposób do tego podejść samodzielnie, no ale zawsze mogą się zgłosić tutaj, myślę, czy do pana Dominika, czy jeśli chodzi o generację do mnie, to chętnie pomożemy, odpowiemy na wszystkie pytania i powiemy, jak jest. Jasne. Zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli macie jakiekolwiek, to jesteśmy do dyspozycji. Przypominam, link do wypełnienia formularzu jest w komentarzu. To, co panowie prezentowali, jest, przypomnę jeszcze raz, nagrywane, tak więc będzie to wysłane do każdego zarejestrowanego uczestnika i będziecie mogli na spokojnie również przeanalizować, ponieważ to, co ja też zobaczyłem, no można powiedzieć, budzi, znaczy jestem pod wrażeniem, szczególnie oszczędności, które to generuje, bo milion złotych praktycznie, bo tam mówiliśmy na prezentacji Dominika blisko 900 tysięcy w skali 10 lat, to nie są małe pieniądze. Oczywiście tutaj była ta strata, ale no, można sobie wyobrazić, jakie daje to możliwości co do zabezpieczenia się na przyszłość, bo ja też gdzieś będąc w środku swego czasu właśnie tutaj w tej branży, no widziałem bardzo wiele faktur i często przedsiębiorcy nie zdawali sobie kompletnie sprawy, co mają właśnie na tej drugiej części faktury, bo patrzyli tylko na stawkę, ale proszę pana, ja mam najtańszy prąd w mieście, a później jak patrzyłem na drugą część faktury, no to mówiłem, no chyba nie do końca tak to wygląda, ponieważ firmy tylko i wyłącznie tym, czym mogły się zaprezentować, to tylko i wyłącznie najniższą stawką, a druga część faktury była zupełnie pomijana, tak więc tutaj naprawdę zachęcam do tego, żeby taki audyt sobie zrobić, ponieważ jest to coś, co może uratować bardzo, bardzo ogromne ilości gotówki. Ja w uzupełnieniu tego zachęcam państwa, żebyście przyjrzeli się swoim fakturom i tutaj ewentualnie do pana Dominika przesłali. Potwierdzam, że ja mam kontakt na co dzień z takimi sytuacjami, gdzie na przykład przychodzę, ktoś ma moc, to jest jeszcze ciekawsze, moc zamówioną, taką jakby miał wielką fabrykę, a w rzeczywistości po jego charakterystyce rozbioru energii elektrycznej widzę, że mógłby zejść na często, i tak mi się zdarzyło w tym miesiącu na przykład jedna osoba w Bydgoszczy, dziesięciokrotnie. I mając taryfę z grupy C, płaci ogromną stałą opłatę i nawet nie będąc świadomym, że w ten sposób zamiast, no i tu akurat w tym konkretnym przypadku płaciłby 50 parę groszy za kilowatogodzinę, bo jeszcze na starych, zamrożonych cenach, a tak naprawdę płacił blisko złotówki za kilowatogodzinę. Naprawdę państwo zajrzyjcie do swoich faktur, bo wiele da rady zrobić prostymi zabiegami. I nie trzeba naprawdę tutaj wiele, bo tu wystarczy po prostu zmniejszyć moc zamówioną często, a z kolei no, jeśli chodzi o kogenerację, to tu granicy górnej nie ma, są też potężne układy kogeneracyjne, w których też możemy pomóc większym przedsiębiorcom. Zasadniczo jest tak, że jeśli wydaje obecnie na ciepło i prąd powiedzmy 100 tysięcy złotych, to osiągnięcie oszczędności rzędu 40% jest możliwe, aczkolwiek bezpiecznie jest poruszać się w granicach 20-30%, co też przecież stanowi często ogromny wydatek. Mówimy o wydatkach rocznych, ale oczywiście moc kogeneratorów w górę no jest nieograniczona i też można i kaskadowo. My się zajmujemy mikrokogeneracją. Mamy w ofercie urządzenia, które mają, ale mamy takie, które na przykład jak postawimy 3, one wygenerują w sposób ciągły 60 kW mocy ciągłej, gdzie to ma bardzo
dobry sens ekonomiczny. No, pomimo, tak jak tutaj wskazał pan Marcin, bo zadał pytanie, za które bardzo dziękuję. Panie Marcinie, to tak jest rzeczywiście, że gaz drożeje, ale proszę też to, co powiedział pan Dominik, prąd drożeje jeszcze bardziej i to, co nas czeka, jeśli chodzi o zwyżki cen prądu, prawdopodobnie na przełomie roku i jak państwo nie daj Boże przegapicie te pewne trendy, które się dzieją, to może nieciekawie wyglądać. I ja też się zastanawiam, jestem bardzo dużym zwolennikiem pomp ciepła, ale się zastanawiam, jak to będzie z pompami ciepła, gdy COP zimą, powietrze, woda, pompy ciepła, no waha się tam w granicach 2, a gdy ludzie będą musieli płacić złoty 90 za kilowatogodzinę prądu. Jak wówczas to będzie wyglądać? Tych wad kogeneracja nie ma. Tutaj jest jeszcze zamrożona cena gazu, no to naprawdę może ciekawie wyglądać, ale oczywiście każdemu trzeba takie wyliczenia w konkretnej ofercie przedstawić, a żeby je przedstawić, to będą potrzebne pewne dane od takiej osoby. Naprawdę nie jest trudno mieć w swoim obiekcie kogenerator, czy nie jest trudno mieć w swoim obiekcie specjalisty, który przyjrzy się swojej fakturze i zachęcam Państwa do tego, bo to są te pieniądze, które Wy macie i wynagrodzicie nas po prostu częściowo za tą naszą wiedzę, a my zrobimy za Was dużo roboty. Także ja dziękuję i przechodzę na nasłuch. Okej. Myślę, że tutaj ostatnia chwila, żeby zadać pytanie, bo to, co najbardziej istotne, no to zostało już powiedziane. Myślę, że bardziej przekonywać, no nie ma tutaj kogo, ponieważ no to, co pokazaliśmy, jest wartością samą w sobie i po prostu trzeba też zdać sobie sprawę, jakie czasy nadchodzą i nie można gdzieś tych rzeczy bagatelizować i mówić, że się może nie wydarzą, tak jak mówiliśmy pewnie. One już się stały. Tak, mówiliśmy przez ostatnie 2 lata, że tylko dwa tygodnie, a to trwało troszeczkę dłużej czasu. Tak więc myślę, że trzeba po prostu wykorzystać te narzędzia, które mamy do dyspozycji. Okej, nie mamy pytań, czyli rozumiem, że wszystko jest jasne i klarowne i za chwilę uczestnicy webinaru będą się odzywać i po prostu będziemy mogli w tym pomóc. Ja bardzo serdecznie dziękuję prowadzącym, Piotrze, Dominiku, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy udział. Uczestnikom webinaru gratuluję tego, że byliście z nami i zobaczyliście, jak to wygląda od środka i myślę, że do zobaczenia, ponieważ myśl taką mamy gdzieś ideę, że może cyklicznie będziemy się spotykać na tego typu webinarach. Tak więc ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia wkrótce. Dokładnie. Do zobaczenia.